Dzień dobry Państwu, poniedziałek. Od razu jedna uwaga na początek. Spora część z Państwa pisze mi, że vlogi, które robię, są za długie, chyba 26 czy 29 minut miał ostatni z nich. Jedna z uwag była taka, że kto w dzisiejszych czasach ma czas na słuchanie czegoś, co ma 30 minut. To w założeniu było troszeczkę dłużej niż wiele innych rzeczy, które Państwo mogą znaleźć na YouTubie, no ale może rzeczywiście przynajmniej na ten okres czasu, kiedy są Mistrzostwa Świata, spróbujemy skrócić bez zubażania treści, bo dokładnie o to mi chodziło. No nie wszystkie rzeczy można w trzech zdaniach opisać. 99% rzeczy w trzech zdaniach opisać się nie da, ale przechodzimy szybciutko do tego, co się działo. Zacznę przede wszystkim od serdecznych gratulacji dla Witalija Kliczki z okazji przyjęcia do Bokserskiej Galerii Sław. Pierwszy Ukrainiec, który tam trafił, jeden z moich absolutnie ulubionych pięściarzy w ostatnich 25 latach, za twardość, za nieustępliwość, no, za tak zwany całokształt. Gratulacje Witalii, absolutnie zasłużone, absolutnie pewne przyjęcie do Galerii Sław, najlepszego. Teraz tak, byłem podczas minionego weekendu na gali UFC 225 w Chicago. Jeden z słuchaczy napisał mi, że panie Przemku, może pan się wreszcie przekona do MMA. To nie jest tak, że ja się muszę przekonywać do MMA, bo ja na galach byłem, nie wiem, kilkunastu, może kilkudziesięciu bym przesadził. Na tych ważnych staram się być. Tutaj byłem między innymi dlatego, że parę rzeczy bokserskich chciałem obgadać. Na sali był menadżer Gasijewa. Było paru adwokatów, którzy być może parę rzeczy będą mogli wkrótce nam powiedzieć na temat przyszłości kilku polskich pięściarzy, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, miałem krótką rozmowę z Daną White'em na tematy pięściarskie. Oczywiście chodzi o to Zuffa Boxing, zapowiedziane w listopadzie minionego roku. Do tej pory na razie spokojna cisza. Przy okazji paru kolegów, z którymi byłem, śmiało się z tych plotek, że UFC chce wykupić od Eddie Hearna za 500 milionów Anthony Joshua. To oczywiście bzdura, natomiast jedną rzecz podkreślił i to chciałbym powiedzieć i plus, a to za to absolutnie podkreślił Dana White, mówiąc, że w momencie jak powstanie ta liga pięściarska, bo to będzie liga, nie będzie absolutnie żadnej współpracy z organizacjami rankingowymi, czyli WBC, IBF, WBO, WBA. Dana White powiedział, nas ich wewnętrzne układy nie interesują, my chcemy zrobić ligę pięściarską na tej samej zasadzie, na której robimy ligę UFC, no bo to jest liga, najlepsi grają z najlepszymi. Także to taka uwaga z tej mojej wizyty. Natomiast co się działo? Oczywiście miałem ze sobą laptop, żeby podglądać, co się tam dzieje na świecie. Zacznę może od tego, co się działo w Manchesterze, a właściwie co się nie działo. Śmieszna walka, zupełnie niepotrzebna, Tysona Fury z Seferin, no, to był joke, to był cyrk, to było wszystko, tylko nie boks. Najciekawszy boks był w trzeciej rundzie, jak się zaczęli kibice bić na trybunach. Nie wiem, może ja jestem za stary na to, ale to są kompletne paranoje. Ta walka od początku była paranoiczna, mówiłem Państwu o tym w zapowiedzi, że to w ogóle można sobie odpuścić. Zobaczyłem, nic nie wiemy. Wskoczył Fury na trzecie miejsce w rankingu, czy na czwarte bokserka, chyba na trzecie wskoczył od razu. Pewnie jeszcze stoczy ze dwie takie walki, nie mające żadnego znaczenia, natomiast czy będzie tym samym pięściarzem, którym był kiedyś, nie wiemy. I po tej walce, przepraszam, że użyję tego słowa, nie po tej walce, po tym cyrku w Manchesterze, nie wiemy w dalszym ciągu. Następne rzeczy, tu już prawdziwy boks, MGM Grand, 8000 ludzi na gali ESPN, nazywam ją galą ESPN-u, mimo że to jest oczywiście gala Boba Aruma. Dosyć mało, powiem szczerze, że 8000 ludzi na tą walkę to jest mało, no ale no kto przyjeżdża w środku lata do Las Vegas? Niewielu ludzi, do tego ta promocja, jakkolwiek by wielka nie była, jakkolwiek doskonałym pięściarzem byłby Terence Crawford, no to jednak jego rywal z Australii, no wiadomo było jak ta walka z Jeffem Hornem się skończy. Mówiłem o tym poprzednio, to nie jest też taka uwaga, bo ktoś mi napisał o gaciarzy, ktoś mówi, o widzicie, miałem rację. No akurat tak wychodzi czasami, więc może podsumuję to, co się działo na ringu. Na ringu działo się dokładnie to, co wiedzieliśmy, że będzie się działo.
Terence Crawford jest za dobrym technicznie pięściarzem, jest pięściarzem za silnym, za atletycznym i dla mnie absolutnie pierwszą trójką światowych rankingów bez podziału na kategorie wagowe. Jeff Horn próbował zrobić to, co Jeff Horn tylko może zrobić przeciwko pięściarzowi tej klasy, czyli próbować zamienić to w bójkę, doskakiwać, klinczować, może spróbować zadać jeden czy drugi cios, ale od trzeciej rundy to była walka pokazowa, zupełnie bez sensu. Tym bardziej śmieszne dla mnie były na konferencji prasowej żądania ekipy Jeffa Horna plus jego samego zrobienia rewanżu w Australii. Po co? Ale to kompletnie bez sensu, że sędzia za wcześnie skończył walkę, że mogłem jeszcze boksować. Nie ma znaczenia, czy mogłeś, czy nie. Byłeś obnażony jako pięściarz zupełnie innej klasy pięściarza, rozrywkowej w tym przypadku, bo to była rozrywka od trzeciej czy czwartej rundy dla Buda Crawforda, więc jakikolwiek rewanż jest absolutnie niepotrzebny. Został wyśmiany w amerykańskiej prasie, w australijskiej jak najbardziej nie, bo czytam, że to jest w ogóle, że doskonale się zaprezentował Jeff Horn. No to koledzy z Australii, których było zresztą paru na gali UFC w Chicago, bo tam chyba trzech Australijczyków walczyło, no to mają zupełnie inne podejście do tego, co znaczy wyrównana walka. Natomiast bardzo fajna rzecz, bo to jest ważniejsze dla mnie, powiedział po walce Andre Ward, którego bardzo cenię, który powiedział, że on, według niego w ogóle Crawford jest najlepszym w tej chwili zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe, chociaż no ja bym nie robił z niego najlepszego bez podziału na kategorie wagowe, dlatego że wygrał z Jeffem Hornem, bo to nie jest zupełnie ta odskocznia, to tak jakby powiedzieć, że Real Madrid jest najlepszym zespołem klubowym na świecie, bo wygrał z Radomiakiem. Ja nie mam nic do Radomiaka, ale Państwo rozumieją, o czym mówię. Ale wrócę do tego, co powiedział Andre Ward, mówi, że umiejętność zmiany pozycji i właściwie walczenia z odwrotnej pozycji jest nieprawdopodobny. I to mówi ktoś, kto potrafi parę rzeczy. Andre Ward mówi, że to, co potrafi zrobić zupełnie bez najmniejszego wysiłku, niejako automatycznie, Crawford jest rzeczą rzeczywiście niesamowitą. Jak to mówi ktoś taki jak Andre Ward, dodając również, że jemu się podoba Andre Ward, dlatego że nie poddał się takiej modzie w ostatnich latach, żeby po prostu bić się, żeby przyjmować ciosy, oddawać, żeby to wszystko bardzo ładnie wyglądało. Dlaczego to się Andre Wardowi podoba? No to wiemy, bo dokładnie takim pięściarzem on był. Natomiast wydaje mi się, że Crawford jest idealnym połączeniem pięściarza, który rozumie, że coś kibicom trzeba dać, bo to nie chodzi o to, żeby walczyć jak Rigondo i ludzie zasypiali na stojąco. Natomiast jednocześnie potrafi robić jedno i drugie, a mianowicie być pięściarzem bardzo efektywnie i efektownie walczącym. Wielkie brawa dla Crawforda, który, przypomnę, w poprzedniej kategorii wagowej miał wszystkie cztery pasy mistrzowskie, także zawodnik absolutnie najwyższej klasy. To tyle, jeśli chodzi o Crawforda. No powiem szczerze, tak jak mówiłem, no byłem rozczarowany tymi 8000 ludzi w MGM Grand, ale Jeff Horn jest postacią absolutnie nieznaną. Do tego jedna z fajnych uwag, które wymieniłem ze swoim kolegą, bo natychmiast pojawiły się plotki, no to teraz Pacquiao. No i ktoś musi naprawdę bardzo nie lubić Manny Pacquiao, żeby życzyć mu na tym etapie kariery Terence'a Crawforda. Oby ta walka się nie odbyła, bo w tej kategorii wagowej walk, które byłyby doskonałe dla Crawforda, jest wiele. Jest Spence, jest Thurman, jest Porter, jest Garcia. No tutaj rywali jest naprawdę bardzo wielu. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Bud powiedział Bobowi Arumowi, że może walczyć 3 albo 4 razy w roku, jak się pieniądze będą zgadzały. Ja mu wierzę. Oby się zgadzały. Następna walka, o której chciałbym powiedzieć, to walka Santa Cruz Mares 2. To był rewanż. Tak jak mówiłem, no to jest... nic się nie zmieniło w porównaniu do pierwszej walki. Wiadomo było, że to będzie bardzo dobra walka. Gdyby ci pięściarze walczyli 100 razy ze sobą, to będzie 100 bardzo dobrych walk i podejrzewam, że 99 walk z nich wygra Santa Cruz, dlatego że po prostu ma więcej argumentów. Kiedy dzisiaj rano jeszcze spokojnie oglądałem tą walkę od drugiej połowy
od jej drugiej połowy, właściwie od czwartej, piątej rundy widać było, że ten lewy prosty zaczyna ustawiać walkę, to jest idealnie ułożony pięściarz, to, że się style robią walkę, stare powiedzenie, które się sprawdza w tym idealnie w przypadku tych dwóch pięściarzy, Abner Mares i Rio Santa Cruz mogą walczyć, proszę mi wierzyć, dla mnie, co roku i ja chętnie będę oglądał, nawet jakby to będzie edycja Mares kontra Santa Cruz 32, to ja w dalszym ciągu z przyjemnością to zobaczę, bo to są tacy pięściarze, chociaż tak jak zapowiadałem i tak jak mogę tylko dzisiaj powtórzyć, moim zdaniem w 99 przypadkach walka będzie się kończyła tak samo. Na gali muszę powiedzieć jedną rzecz na temat walki Jermela Charlo z Austinem Troutem. Przede wszystkim tak, ja uważam, że Jermel to jest jeden z bliźniaków, jest Jermel i Jermal. Ten, z którym ma końcówkę AL, jest trenowany przez Roni Schulza, byłego trenera Artura Szpilki i ja jestem zwolennikiem tego, co się kończy na AL, czyli Jermala. Germana Charlo, ja uważam, że on jest lepszym pięściarzem niż jego brat, mimo że jego brat ma więcej zwycięstw, dołożył w tej chwili zwycięstwo nad Austinem Troutem. Tak jak mówię, dla mnie Ronnie Shields zawsze potrafił uczyć pięściarza wyłapywania błędów rywala i to lepiej widzę w tym, co robi Germal. Natomiast Germel wczoraj po pierwszych czterech rundach, które wyglądały, że z miecie Trouta wyraźnie spuścił z tonu. Oczywiście tą walkę wygrał zdecydowanie, ale druga część tego pojedynku, powiedzmy od siódmej rundy, to już nie było to samo, o czym zapowiadał, że zrobi na ringu, bo że był lepszy, to wiedzieliśmy, że wygra, to również wiedzieliśmy. Natomiast parę rzeczy w tej drugiej części, nie wiem, czy to kwestia zmęczenia, czy to jakiejś frustracji, że ciągle jeszcze walka trwa, a on myślał, że ta walka się skończy, była nie do końca takie, jak mnie się do końca podobały. I co mi się oczywiście zupełnie nie podobało, znowu jakiś ślepy sędzia. Ja czasami mam wrażenie, że w boksie są tylko dwie możliwości wytłumaczenia tragicznej pracy sędziego. Że się nie zna, czyli nie powinien tam być. Albo numer dwa, że wziął pieniądze, czyli też nie powinien tam być. Czyli w jednym i drugim przypadku no nie ma trzeciej opcji sędziego, który walkę Charlo kontra Trout punktuje 113-113 remis. No nie ma możliwości innej. Albo nie masz zielonego pojęcia, co robisz, nie powinieneś tam być. Albo wziąłeś pieniądze, tylko no, nie wiem od kogo, no bo Trout raczej pieniędzy nie ma. Jeśli już to te pieniądze ma, to mają bliźniacy Charlo. Czyli ta pierwsza wersja, nie masz zielonego pojęcia, co robisz. Przypomnę, że pozostała punktacja była zupełnie w inną stronę, bo było 118-108 na przykład, czyli 10 rundami dla Charlo. Te rzeczy zdarzają się w boksie zbyt często. Normalnie, ja Państwu wytłumaczę, dlaczego ja mam z tym problem. Problem mam z tym z wielu powodów, ale numer jeden dla mnie powód, dla którego nigdy tego nie będę mógł przetrawić i powiedzmy odpuścić, używając takiego kolokwialnego stwierdzenia, jest to, że w ten sposób niszczy się kariery. W ten sposób, jeśli się jest złym sędzią, jeśli się wyda zły werdykt, łamie się czasami człowieka psychicznie, czasami jest ta sytuacja taka, że po prostu jedna czy druga porażka spowodowana błędami sędziowskimi powoduje, że pięściarz już przestaje być tym, kim jest. Czyli dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna rola i taka rzecz na zakończenie. Walczył po półtorej rocznej przerwie Nick Mazurek. Nie byłem na tej walce, natomiast dwóch kolegów, którzy tam byli, jeden z nich jest szefem prasowym w ogóle tej imprezy, przekazali mi sprawozdanie. Na razie wszystkie stwierdzenia Nicka Mazurka na temat drugiego Gołoty, no to na razie są chyba gdzieś dalej. Ja powiem szczerze, że półtorej roku temu czy dwa lata temu byłem zdecydowanie większym optymistą co do kariery tego pięściarza, natomiast obecnie nie mam zielonego pojęcia, czy on jest chociaż w połowie tak dobry, jak sam o sobie mówi. Sam fakt, że półtorej roku zdecydował się kompletnie nie przychodzić na treningi, nawet jeśli ma się problemy z menedżerem, no to uważam, że jeśli się jest człowiekiem, który poświęca się danemu sportowi, czyli w tym przypadku boksowi, na treningi można przychodzić, bo kłócenie się z menedżerem jest jedną rzeczą, a podnoszenie swoich umiejętności i liczenie na to, że kiedyś te umiejętności będzie można sprzedać czy pokazać, to jest zupełnie coś innego.
No, co można mówić o walce z Jamalem Woodsem, który ma 16 zwycięstw i 40 porażek, wygrane na punkty. Życzę Nickowi jak najlepiej, ciągle jest młodym chłopakiem, ale już nie tak młodym jak był, bo to już nie jest 19-letni chłopak. Tutaj w Stanach Zjednoczonych, jak się ma 21-22, to się może już nie jest takim bardzo młodym i obiecującym. No jest się ciągle młodym, ale te lata uciekają, także mam nadzieję, że ta kariera Nicka Mazurka się rozwinie znacznie szybciej i może on sam poświęci zdecydowanie więcej czasu myśleniu o tym, co się zdarzy w przyszłości, a nie co było kiedyś i obarczaniu wszystkich dookoła za to, że półtora roku nie walczył, bo to nie do końca tak było. Państwa pozdrawiam, ta wersja skrócona, wersja mistrzostw świata będzie maksimum 15 minut, czyli tyle, żeby można było zobaczyć w przerwie. Jestem ciekaw Państwa opinii na temat krótszej wersji właśnie tego vloga. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.